Ponieważ kolega nagrywa, nie będę ruszał się z miejsca. A przy okazji widać też tak. No więc dobrze, najpierw wykład, a na koniec pytania do prowadzącego. Taki egzamin. Tak, w drugą stronę. Mądre pytania zdradzają mądre słowo. Także proszę się zastanawiać, to mogą być pytania do całego wykładu, tylko nie to główne, które jest na egzamin. Bo na egzamin jest pytanie następujące. Co i dlaczego powinienem, jeśli w ogóle cokolwiek powinienem? Jeśli powinienem, to co? I dlaczego? To jest to wejście na rozmowę egzaminacyjną dla filozofów. Dla PSW to jest ostatnie spotkanie. Jak macie jakieś wątpliwości, czegoś się nie dowiedzieliście, to bardzo proszę, macie okazję mnie zapytać, tylko nie o to pierwsze, żeby tu nie było zmowy jakiejś. Że oni nie mogą pytać, a wy możecie. Dobrze. Więc tak jak zapowiedziałem, taki pożegnalny dla mnie to też jest wykład, bo to ostatni w tym uniwersytecie. Na to wygląda. No i mój ulubiony temat z zakresu filozofii zła, etyka w perspektywie doświadczenia zła. Etyka w perspektywie doświadczenia zła. Etyka na ogół kojarzy się z dobrem, z szukaniem różnicy między dobrem i złem, ale to dobro jest uprzywilejowane w zajęciach, wykładach, w dysputach etycznych. Ja sobie postanowiłem zajrzeć, czy wejrzeć, spojrzeć na etykę z drugiej strony, od strony zła, filozofii zła, doświadczenia zła. Otóż to doświadczenie zła, ono jest bardzo wyraziste, ono jest bardzo dolegliwe dla naszej psychiki, poruszające. Tak jak dobro jest wzruszające. Doświadczenie dobra zawsze wzrusza. Doświadczenie zła ma różne objawy. Jest zło zewnętrzne, jest zło wewnętrzne. Jest zło fizyczne, jakiś ból, złamana ręka, cokolwiek, kradzież, utrata majątku. To zło fizyczne, ale bardziej dotkliwe jest zło moralne. Na czym ono polega? No na jakiejś relacji do wartości. To jest taki problem, bo zresztą czy każde doświadczenie zła jest doświadczeniem braku jakiegoś dobra, czy też doświadczenie zła jest niezapośredniczone w naszej świadomości dobra. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Na ogół tłumaczy się zło w ten sposób, że ono jest brakiem dobra, że jest nieobecnością tego, co być powinno. Ale jest też druga opcja, że zło jawi się w sposób niezapośredniczony, bez odniesień. Nie jest dane nam w takim doświadczeniu, które byłoby opisywalne przez antonim dobra, jakieś przeciwieństwo dobra. Tak czasem jest. Choroba jest brakiem zdrowia. Ale wielu rzeczy doświadczamy w ten sposób, że one są nam bezpośrednio dane. O tym będzie mowa. Śmierć. Śmierć życie. Śmierć narodzin. To jest taka myśl, która mi chodzi po głowie w związku nie tylko z problemem aborcji, bioetyki, prokreacyjnej. To także w związku z ekologią ma jakiś sens.
niszcząc przyrodę, powodując katastrofy ekologiczne. Jesteśmy sprawcami śmierci narodzin. Tak wyraził się pewien biznesman, pewien światowy menedżer, który uświadomił sobie nagle, że jego działalność ukierunkowana jest niszczycielsko, destrukcyjnie, na śmierć narodzin. Po prostu pewne gatunki, pewne indywidua zwierzęce, bo to też są w jakimś sensie indywidua, one się nigdy nie narodzą wskutek naszej działalności. Zniszczenie środowiska naturalnego, okrucieństwo wobec zwierząt, samobójstwo, śmierć. Samobójstwo jest złem. Tutaj śmierć dopisano. Ale śmierć bliskiej, śmierć, cierpienie fizyczne, cierpienie duchowe, niesprawność jakaś życiowa, niezaradność, bezradność, to wszystko jest doświadczane jako zło, nawet bezsens życia, depresja, zawiść, nienawiść, krzywda doznana, krzywda wyrządzona, poczucie winy, poczucie niegodziwości, cudzej, czasem własnej, obojętności, groźby, tortur, okrucieństwa i co jeszcze, i co jeszcze. To są wszystko jakieś wymiary, jakieś formy doświadczania zła. Ktoś tam napisał światłocienie zła, to są odcienie zła, odmiany zła. Więc zło jest wielorakie. Jest taki pogląd Platona bodajże, że zło jest wielorakie, a dobro jest jedno. Że zła jest więcej w świecie niż dobro. Doświadczenie zła jest odwieczne. Jest odwiecznym źródłem refleksji. Także takiej religijnej interpretacji zła. Właściwie od religii zacznijmy. My dzisiaj mówimy o aksjologii zła, ale zacznijmy od religii. Religijne źródła refleksji o złu, no to co to jest? To jest mit pierwotnego chaosu w Grecji. Walka bogów. Jakieś pierwsze próby porządkowania tej materii chaosu. To jest taka wizja pierwszych filozofów. Ona jest oparta na mitologii. W ogóle w wielu mitologiach jakoś tak zakłada się, że u podstaw świata tkwi chaos. I ten chaos jest czymś nie do zniesienia. Chaos szuka formy, szuka jakiejś postaci, szuka jakiejś miary, jakiegoś porządku, jakiegoś panowania. Więc dobrze, nie wnikajmy w ten szczegół. Grecki mit pierwotnego chaosu. To jest też sfera, w której ścierały się nie tylko te postaci mitycznych bogów, ale też później zaczęto abstrakcyjnie mówić o tym, co się ściera. W tym wyłanianiu się z chaosu, to jest dobro i zło. Persja, Syria, źródło manicheizmu, słyszeliście o manicheizmie dualistycznym. Manicheizmie będzie jeszcze o tym mówić. Innym takim mitem, do którego filozofowie badający mitologię zła, symbolikę zła wracają, jest mit duszy wygnanej. Mit duszy wygnanej. Wygnanej, tak jak w orfizmie i w pitagoryzmie, za jakieś grzechy. Ze świata idealnego, ze świata idei. Ze świata doskonałego. Mit duszy wygnanej, która jest uwięziona w ciele za jakieś przewinienia, których my nie znamy. Zadaniem duszy jest wrócić z powrotem, tam, uwolnić się od ciała. Uwolnić się od cielesnych pragnień. W miarę jak człowiek panuje nad ciałem, zaczyna się doskonalić i tworzy dobro. Zło zostaje, zło usymbolizowane w ciele tutaj, zostaje opanowane, przezwyciężone.
No i stąd towarzyszący całej naszej kulturze ten dualizm duszy i ciała. Inny mit to mit grzechu pierworodnego, mit adamicki. To takie pierwotne skażenie ludzkiej natury. Przez grzech pierworodny jesteśmy narażeni na zło, skażeni złem. Sięgnijmy do Biblii. Biblijni bohaterowie cierpieli, ale najczęściej cierpieli dlatego, że sprzeciwiali się Bogu. Że byli nieposłuszni, że nie dotrzymywali umowy. Skąd zło, skąd cierpienie, pytał człowiek. W tych czasach, kiedy tworzyła się Biblia i historia biblijna. Skąd zło? Dlaczego cierpimy? Dlaczego udziałem ludzkiego życia jest cierpienie? Najczęściej myślano, że to jest kara za jakieś przewinienie. Ale mamy oto przykład Hioba, cierpienie Hioba. Dlaczego cierpię? Dlaczego ja? Hiob był posłuszny. Hiob był umiłowanym Boga. Wiecie, że to wskutek takiej umowy między Bogiem i szatanem poddano go próbie. Czy nadal będzie kochał Boga, czy nadal będzie posłuszny, czy nadal będzie pobożnym, dobrym człowiekiem, jeśli przestanie mu się powodzić w życiu. To jest to walka tych dwóch założeń. Jestem pobożny, spotyka mnie dobro. Nie jestem pobożny, spotyka mnie zło. I tu się łoni, wyłania się inne spojrzenie. Hiob najpierw lamentuje. Dlaczego, Panie Boże? Dlaczego mnie to dotyka? Ale z czasem zrozumiał, że nie ma targu między Bogiem i człowiekiem. Między człowiekiem i Bogiem. Tu nie ma targu, tu nie ma coś za coś. Wszystko dzieje się wedle woli Bożej. Jeżeli Bóg zesłał na mnie cierpienia, to i tak należy mu się miłość, należy mu się uwielbienie, należy mu się posłuszeństwo. Nie wiemy po prostu, nie wiemy, dlaczego Bóg zechciał, abyśmy cierpieli. Proszę uważać, to jakoś dotyczy nas wszystkich do dzisiaj. Nie wiemy, dlaczego nas to spotyka. Póki co wszyscy tu jesteśmy zdrowi. Szczęśliwi. I co? Ale jeśli nas coś spotka, czego nie życzymy sobie, ani nikomu innemu, to trudno zrozumieć dlaczego. Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego moje dziecko jest niepełnosprawne, a inne dzieci są zdrowe? Dlaczego ja jestem chory, a inni, choć może nie są to najlepsi spośród nas, są zdrowi. Filozofia grecka, co miała na ten temat do powiedzenia, to było na wykładach, więc krótko. Zła wola czy głupota ludzka to jest u Sokratesa ten problem. Dlaczego ludzie postępują źle? Bo nie wiedzą, co jest dobre. Czyli teza jest taka, nikt nie chce zła. Nie ma złej woli. Żadna wola nie jest skierowana ku złu, skierowana jest ku dobru. Ale możliwe są błędy w naszej wiedzy o dobru. Czyli ludzie są raczej, tak jak to mówiłem, głupi niż źli. To zło jest tutaj taką pochodną ludzkiej głupoty. Ono nie jest celem, nie jest celem ludzkiego wyboru. Platon w swojej teorii duszy mówił o duszy tej przyziemnej, tej duszy, która żyje zaspokajaniem potrzeb życiowych duszy. Pożądliwej, mówił także o duszy rozumnej, ale pośrodku jest taka środkowa dusza, która w sferze namiętności, pragnień
kieruje się zarówno potrzebami pożądliwości, tymi, na które skierowana jest pożądliwość, jak i tymi, które dyktuje rozum. I to jest istota człowieka, właśnie wolność. Wolność, czyli możliwość panowania nad tym, co nas determinuje jakby od strony naturalnej, a z drugiej strony, co jest determinacją rozumu, to zderzenie tych dwóch porządków, porządku natury i porządku rozumu. I to będzie przez całą historię filozofii się tutaj nam jawiło. Czym jest zło? Na pewno nadal jest jakąś niewiedzą u Platona i Arystotelesa, ale jest też przede wszystkim akrazją, nieopanowaniem skrajnych namiętności i pragnień. Jakąś nie... też może i ułomnością rozumu, tak można powiedzieć. Tutaj pojawia się taki temat tej filozofii zła, który określany jest jako paradoks niewolnej woli. Wola niby jest wolna, ale z drugiej strony nie jest wolna, ponieważ jest determinowana. To też jest jakiś temat, który tutaj był już dyskutowany na wykładzie. Bez determinizmu nie ma woli. W świecie, w którym nie byłoby determinacji, w którym nie bylibyśmy kuszeni rozmaitymi powabami tego świata, w takim świecie nie byłoby wolności. Ten świat natury ma swoje prawa. Bez znajomości praw natury nie moglibyśmy właściwie, odpowiednio, słusznie, trafnie zachować się w tym świecie. Refleksja nad złem u Greków, ona się w którymś momencie zatrzymała, a więc to niewiedza, to nieopanowanie, tak było lokalizowane te przejawy zła i próby wytłumaczenia, próby racjonalizacji zła. To, co się najczęściej z kultury rzymskiej tutaj w tym naszym temacie przypomina, to powiedzenie Owidiusza z pierwszego wieku przed naszą erą, który w Metamorfozach powiedział: Video melioram proboquet te viora serpo. Wiem i aprobuję, co dobre, a idę za gorszym. I tu jest sedno sprawy. Wiem, rozum mi podpowiada, co powinienem, a wybieram to, czego pragnie moja natura, przyrodzona natura. Wiem i aprobuję, co dobre, a idę za gorszym. Czyli nadal mamy odpowiedź grecką jeszcze. Nieopanowanie. Nie panuję, postępuję źle, ponieważ nie panuję nad swoimi pożądaniami, namiętnościami, pobudzeniami, nad swoim gniewem i tak dalej. Inna odpowiedź, przepraszam jeszcze, dodam tyle, że i święty Paweł podobnie twierdził, ubolewał, że nad słabością swoją człowiek nie panuje, odnosił to też do własnego doświadczenia. W III wieku naszej ery mamy do czynienia z manicheizmem, który jest tutaj takim ważnym wkładem w tą filozofię dobra i zła. U manichejczyków, założycielem tego ruchu był Manes. W świecie toczy się walka dobra i zła. To jest nawiązanie do religii perskiej, do wierzeń dzisiejszego obszaru Syrii, kultury syryjskiej, tej dawnej, antycznej, gdzie bogowie, dobry i zły Bóg, zmagali się ze sobą w walce o świat i człowieka. I tutaj też jest to przekonanie, że
że tak jak toczy się walka bogów, walka sił, tak toczy się walka wewnątrz człowieka między dobrą i złą duszą. Wielką teorię zła spotykamy u Aureliusza Augustyna, u świętego Augustyna. Z początkiem piątego wieku. Koniec czwartego wieku, początek piątego wieku. To jest klasyczna dziś teoria zła jako braku dobra. Zło nie istnieje, krótko mówiąc. Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Ens est bonum. Byt jest dobry. Byt i dobra stanowią tożsamo, tę samą hierarchię. Hierarchia bytów jest hierarchią dobra. Na czele tej hierarchii, wspólnej hierarchii, tożsamej hierarchii stoi Bóg. Bóg jest najwyższym dobrem i źródłem wszelkiego dobra. Bóg jest najwyższym bytem i źródłem wszelkiego dobra. Z hierarchii bytu wynika hierarchia dobra. Co człowiek powinien wybierać? Powinien wybierać dobra. I tylko dobra może wybierać. Bóg niczego złego nie stworzył. Nie ma zła w świecie. Jest zło fizyczne. Tak, ale to zło fizyczne jest jakimś rezultatem ułomności, przypadku. To nie tkwi w zamiarze Bożym. Bóg tego celowo tak nie uczynił. Tak? Zło jest przede wszystkim moralne. Zło jest efektem woli. Błędów woli. Błędów ludzkiej woli. Wola zawsze wybiera dobra, ale problem w tym, że wybiera dobra niższe wtedy, kiedy powinna wybrać wyższe dobra. Mamy do czynienia ze złym wyborem, a nie z wyborem zła. Zawsze wybieramy jakieś dobro. No, zły wybór polega na tym, że wybieramy dobra cielesne kosztem duchowych. Intelektualnych, duchowych, czy dóbr religijnych. Ale jest miejsce oczywiście w życiu także na dobra wyższe, tylko Augustyn był, jak wiecie, uczulony na to, że te dobra niższe odciągają nas od dóbr wyższych, od Boga przede wszystkim. W podobnym kierunku poszedł święty Tomasz w XIII wieku. Ja tylko jedną taką ciekawą myśl z niego tu bym wyciągnął, że zło jest niedoskonałością bytu. Zło jest niedoskonałością bytu. A właśnie raz w sensie fizycznym, w sensie przypadku jakiegoś interwencji człowieka, ale także i jest efektem niedoskonałości jego woli. Woli, która odwraca się od kierowniczej roli rozumu ludzkiego. Dyskusje o złu trwały przez wieki. Musimy tu sobie wybrać także badaczy, pewnych filozofów. Leibniz, XVII-XVIII wiek. Bardzo ciekawa myśl. Zło jest koniecznym kontrastem dla dobra w świecie. Bóg w swojej dobroci dopuścił tyle zła w świecie, ile jest potrzebne dla osiągnięcia doskonałości. Jeszcze raz, zło jest kontrastem dobra. Gdyby zła nie było, nie byłoby też i dobra. Nie poznawalibyśmy dobra. Tak jak czarne i białe są kontrastami. Jest to konieczne. Bóg dopuścił tyle zła w świecie, aby ten świat osiągnął doskonałość. To jest taka wizja, leibnizjańska wizja ludzkiego, boskiego dzieła stwórczego jako dzieła doskonałego. Świat w istocie jest doskonały. A dlaczego zło? Dlatego, że musi być kontrast dla dobra. To było przedmiotem krytyki, między innymi Voltaire w XVIII wieku wyśmiewał
tę koncepcję Leibniza, pokazując, jak to na tym najdoskonalszym ze światów zdarzają się takie katastrofy, jak trzęsienie ziemi w Lizbonie i inne katastrofy. No, pozostaliśmy przy pytaniu, czy ten świat jest rzeczywiście najdoskonalszym z możliwych tworów, tworów Boga. Immanuel Kant, niemiecki filozof, XVIII wiek, zaledwie dożył kilku lat w XIX wieku. Ograniczmy się tutaj do jego twierdzenia o radykalnym złu, w jakim tkwi człowiek. Człowiek po prostu z natury, z swego urodzenia, ze swego miejsca w przyrodzie narażony jest złem. Przez co narażony jest złem? Przez naturalne, przyrodzone skłonności, namiętności, pożądliwości, przez chciwość, przez lubowanie się w przyjemnościach i tak dalej, i tak dalej. Człowiek jako istota naturalna narażony jest złem. To nic innego, co mówili inni, poprzednicy. Natura sama w sobie mogłaby być rozpatrywana jako wolna od kategorii dobra i zła. To czasem się powiada, że człowiek z natury nie jest ani dobry, ani zły. Ale człowiek, który ma rozum, który uświadamia sobie dobro, powinności, swoje możliwości, taki człowiek rozpoznaje też, że tkwi w złu. Człowiek, ulegając skłonnościom, tkwi w samowoli. Tak to odróżnia wolę i samowolę. Wola to jest dążenie do tego, co jest naszym obowiązkiem. Wola jest moralna, jeśli jest posłuszna rozumowi. Jeśli nie słucha rozumu, jeśli nie kieruje się imperatywami moralności, to taka wola jest samowolą po prostu. Zatem znowuż, zło jest immanentne, tak? Jest wewnętrznie przypisane człowiekowi. I znowu możemy pytać, czy rzeczywiście tak jest? Że jesteśmy złem radykalnie narażeni. Radykalnie nie znaczy tu skrajnie. Radykalnie znaczy tutaj od korzenia. Jakby od samego korzenia naszego bytu. Jesteśmy narażeni złem. Schopenhauer uchodzi za eklektyka. XIX wiek, druga połowa. Druga połowa. To jego najgłośniejsze wypowiedzi, najgłośniejsze prace. Zatem tutaj idzie śladem Kanta, także poprzedników. Twierdzi, że zło jest fundamentalnym tworzywem świata. No bo świat jest czym? Świat jest produktem woli, jest efektem woli. Die Welt als Wolle und Vorstellung. Świat jako wola i wyobrażenie. Wola to praktyczność, wola to nasze działanie. Nasze życie jest dążeniem, działaniem, pragnieniem. To jest ta sama myśl, którą od starożytności ciągle słyszymy. Człowiek żyje poprzez to, że realizuje swoje pragnienia naturalne. Że spełnia się w tej perspektywie swoich dynamizmów życiowych zaprogramowanych przez naturę. Ale ludzkie dążenia w sumie tworzą jeden wielki chaos, który człowiek swoimi wyobrażeniami próbuje ogarnąć. Ludzkie dążenia nigdy nie są osiągalne, nie są pełnymi sukcesami. Zawsze czy najczęściej kończą się rozczarowaniem, jednym wielkim rozczarowaniem.
rozczarowanie to cierpienie. Człowiek nie jest w stanie spełnić się jako istota naturalna. Będzie cierpiał. Będzie cierpiał, ponieważ się urodził. Ponieważ został obdarzony określonymi dynamizmami, dążeniami, pragnieniami. Będzie cierpiał. To jest niespełnienie. Jedno wielkie niespełnienie. A dobro, dobro zdarza się, ale jak to ktoś powiedział, ale jest cieniem zła. Świat w złem leży. To zdaje Schopenhauera. Świat w złem, w złu jest pogrążony. Jeśli pojawia się dobro, to to są jakieś okruchy. Jakieś próby opanowania, jakieś próby sensowności. Jakieś próby skuteczności. Czy jesteśmy w stanie uwolnić się od tego zła? Możemy ograniczyć, powiada Schopenhauer. Tak, możemy je ograniczyć. A najlepsza do tego droga to współczucie. Współczucie dla cierpienia. Cierpienie razem z innymi, ono jest wtedy łagodniejsze, zmniejsza się. Kontemplacja sztuki to też inna droga. Ale to byłoby ogólnie tyle, co historia mi tutaj odpowiada. Jest jakiś wniosek z tego? No właśnie ten. Ten, że naturze przypisujemy tą źródłową racjonalizację zła. Jesteśmy źli, ponieważ jesteśmy skażeni, tak jak w grzechu pierworodnym. Można mówić językiem religii o grzechu pierworodnym. Jesteśmy pierwotnie skażeni złem. Możemy mówić tak jak Kant, że jesteśmy narażeni. Możemy mówić tak jak Schopenhauer, że świat w złem leży. A jednocześnie możemy żyć w iluzji, tak jak Leibniz nam podpowiada, że jednak mimo wszystko, mimo tego zła, które jest, ten świat jest najlepszy z możliwych. Mogłoby być gorzej, ale to dzięki Bogu nie jest. Bóg dopuszcza tyle zła, ile to jest niezbędne. Spójrzmy na współczesną kulturę, na współczesnych filozofów. Też na wybranych z nich. Trochę to jest mój wybór. Kiedyś mnie zafascynował Umberto Eco. W imieniu róży tam giną ludzie, są bywają otruci, są truci, tak bym powiedział, szukam właściwego słowa w języku polskim, jak to powiedzieć, są truci, tak? Czytają zakazane księgi, liżąc palec, przyswajają sobie truciznę, którymi nasączone są stronice tych ksiąg arystotelesowskich. Wtedy w tej kulturze, w tym zakonie zakazanych jeszcze. To jest zło. Śmierć jest złem. Ciekawość jest złem. Ale mnie tam uwiodło takie jedno zdanie. Antychryst rodzi się z nadmiaru pobożności. Z nadmiaru umiłowania prawdy. Z dążenia do prawdy absolutnej. Z tej konieczności, czy z tej potrzeby ochrony, tak? Jakiejś prawdy, którą uważa się za absolutną, świętą prawdę. To jest taka figura literacka u Umberto Eco, pustosz prawdy. I to Wahadle Foucault, też ta figura się pojawia. Ktoś nagle
uważa siebie za kustosza prawdy. I to usprawiedliwia, że znaczy to, że chce chronić prawdę, że dąży do tego, aby jedna, jedyna, właściwa prawda o świecie została zachowana, to w jego przekonaniu usprawiedliwia nawet mord. Zabijanie ludzi. Skąd to? To wynika z takiej absolutnej, fundamentalistycznej świadomości, czy przekonania o własnej nieomylności, a więc wyjątkowości. Leszek Kołakowski, wielki filozof, który w refleksji nad złem, nad figurą diabła, która tutaj, Umberta Antychryst, tutaj diabeł, nad figurą diabła no, też się zastanawia. Diabeł, jeśli jest, chce, żeby wierzyć, że go nie ma. Diabeł tkwi w nas. A może to twierdzenie, diabeł tkwi w nas, jest podstawowe. W kazaniu księdza Bernarda właśnie no, tam jest ta teza, że diabeł, jeśli jest, chce, żebyśmy uwierzyli, że go nie ma. Ale on jest. Bo gdzie on jest? W nas. Czy diabeł może być zbawiony gdzieś indziej, pyta Kołakowski. A czy my możemy być zbawieni? Czy my możemy uwolnić się od zła? I jeszcze inna teza, która tu się kojarzy. Zło zawsze stroi się w szaty dobra. To jest ta przewrotność zła, o której Kołakowski też mówi. Ludzie źle postępujący zawsze stroją się w te piórka dobrej, najlepszej, sprawiedliwej istoty. Józef Tischner. Zło jest zjawą. Jest zjawiskiem, fenomenem. Jako takie jest błędem poznawczo-praktycznym. To nie jest tak, że zło jest bytem albo niebytem. Ja tu w ogóle pominąłem metafizykę zła, czy ono jest bytem, czy niebytem. Tylko u Augustyna o tym wspomniałem. Tischner uważa, że to są zbyteczne rozważania. Jest to jakaś zjawa, jest to coś w sferze świadomości naszej. Błądzimy w złu, ulegając zarówno pokusom, jak i groźbom. Zło pojawia się w relacjach między ludźmi. To jest jego miejsce. Jest zjawą. I to taką zjawą, która prowadzi nas do przekonania, że ty oto jesteś zły. Ty nie masz prawa istnieć, bo ty jesteś zły. Tobie się należy nienawiść. Tobie się należy unicestwienie. Jeżeli zło istnieje w sferze międzyludzkiej, to ono też polega na tym, że my nie potrafimy spotkania z drugim człowiekiem przeobrazić w jakiś dialog. W coś konstruktywnego. No i to nas prowadzi do czegoś, co się dzisiaj w komunikacji publicznej, w dyskursie publicznym nazywam mową nienawiści. Nienawiść na pewno jest uczuciem negatywnym, to jest proste, ale jest uczuciem agresywnym, skierowanym przeciwko człowiekowi w całości. Jak szukałem kiedyś definicji tej mowy nienawiści, to znajduję, że to o to chodzi.
nasze negatywne emocje skierowane są ku człowiekowi w całości. Nie przeciwko jego poszczególnym czynom, ale w całości. Nie twoje złe czyny, ale ty jesteś zły. Trzeba odróżnić krytykę, która jest zjawiskiem pożytecznym, dialogicznym zresztą, od nienawiści. Nienawiść wyklucza dialog. Nie ma miejsca na dialog, jeśli jest nienawiść. Nienawidzimy człowieka, ale także nienawidzimy no, pewnych jego tworów. Jego twory nienawidzimy, instytucjonalne, jak Kościół, partie polityczne, a nawet ideologię. Nienawiść prowadzi do ślepoty moralnej. W nienawiści wydaje nam się, że stoimy po stronie dobra. No to jest też ta pycha. To pycha prowadzi też na to. Czyli występuje z nienawiścią. My jesteśmy dobrzy, oni tylko zły. Jeżeli kiedyś Marian Przełęcki, o którym wspominałem w trakcie wykładów, mówił o tym, że to w latach 80. pamiętam, to tak było, opozycja i komunistyczna władza. I bardzo go raziło to przekonanie, że my, tylko my, reprezentujemy samo dobro, a druga strona reprezentuje samo zło. Przeciwko temu protestował także ksiądz Józef Tischner. To nie jest tak, ja to niejednokrotnie mówiłem, tak, że drugi człowiek reprezentuje tylko dobro albo tylko zło. Jeżeli my to w tej perspektywie nienawiści rozpatrujemy, no to samo zło. I takie pytanie, które schodzi z pozycji refleksji filozoficznej, bo ono jest takie kolokwialne. Co złego jest chęć? W tym, co robimy, uczestnicząc w sieci internetowej, wpisując swoje opinie, w jakikolwiek inny sposób. Kiedyś nie było internetu, to rozpowszechniano jakieś bardzo złe, nienawistne, manipulacyjne, propagandowe informacje innymi sposobami, plakatami, napisami, plotką. Plotka to jest coś bardzo niszczącego w stosunku do rzeczywistości. Kiedyś jakiś biskup, pamiętam z jakiejś rozmowy, mówił, że plotka to ósme, to przykazanie, które mówi, nie mów fałszywego świadectwa naprzeciw bliźniemu swemu, to jest najczęściej naruszane przykazanie. To jest najczęściej spotykany grzech ludzki. Plotka, odmawianie kogoś, fałszywe świadectwo, kłamstwo o drugiej osobie, kłamstwo, które uderza w dobre imię, w godność człowieka. Słowo, które miało reprezentować rzeczywistość, rzecz, byt taki, jaki on jest. Słowo dzisiaj, to pewnie filozofowie o tym mówią, ale nie tylko oni, prawnicy także. Słowo stało się narzędziem walki komunikacyjnej. Otóż, co złego jest w hejcie? Samo złe. Nienawiść to jedna z największych postaci zła. Nienawiść niszczy nienawidzącego. To też jest dość często wyrażane przekonanie. Ona nie tak bardzo szkodzi, ale
nie tak bardzo szkodzi nienawidzonemu, jak destruuje wewnętrznie, niszczy, spala nienawidzącego. To jest dość powszechne doświadczenie ludzi, którzy potrafili zdystansować się wobec nienawiści. Odwoływanie się, czy inaczej pobudzanie nienawiści wśród ludzi jest też sposobem manipulacji, rządzenia, wpływania na ludzi. Co do tego prowadzi? Prowadzi odkryte przez Nietzschego, badane przez Maxa Schellera zjawisko resentymentu. Co złego jest w hejcie? Ja tutaj przeskoczyłem od razu do w tym moim konspekcie do resentymentu. Bo to jest jego źródło. Resentyment. Nienawiść do tego, co lepsze. Do czego nie dorastamy, na co nas nie stać. Max Scheller najczęściej mówi o resentymencie jako zatruciu duchowym człowieka. Utracie jakiegoś obiektywnego, racjonalnego wglądu w świat wartości. No i tutaj warto pamiętać, że zawiść towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Kain i Abel. Znowu księża spowiednicy też powiadają, że to jest jeden, że to jest najstarszy grzech świata. Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo grzech Adama i Ewy jest starszy jeszcze. A to jest nas jeden z najstarszych, drugi w kolejności grzech. Grzech człowieka. Zawiść. Bo Bóg kocha go bardziej ode mnie. Bo jego ofiara jest bliższa Bogu niż moja. W życiu publicznym, społecznym żerują na tym populiści, ale to się zdarza także w życiu sąsiedzkim. Jeden z moich magistrantów, który pisał pracę o resentymencie, zaczął od doświadczenia resentymentu. Jedno z doświadczeń, które opisał, to jest taka zawiść sąsiedzka. Nie trzeba wchodzić w mitologię, żeby to znaleźć na własnej ulicy, czy we własnej wsi. A to jest źródło zła. To może prowadzić na coraz wyższe piętra zła, aż do nienawiści, no i jej pochodnych form. Etyka jako soteriologia. Zbliżamy się do końca. Uwolnić się od zła. Tutaj przez chwilę pomyślałem za Huxleyem i za współczesną Europę. Neuropsychiatrią. Czy może etyka nie jest w stanie nic zrobić przeciwko złu, a dopiero interwencja biologiczna czy neuropsychiatryczna może nas od zła wyzwolić. Ale to pozostawiam, bo to jest rzecz otwarta. Jest taka pokusa, żeby powiedzieć, po prostu etyka się do niczego nie nadaje. Etyka nie jest w stanie pobudzić nas do tego, żebyśmy zapanowali nad własną naturą. Jeśli ona jest skażona, to my nic nie zrobimy. Dopiero nauka. Mogłaby dostarczyć nam pewnych narzędzi, pewnych instrumentów przebudowy naszego mózgu. Kiedy się zastanawiam nad tym, czy etyka coś może, to trzeba się zastanowić nad tym, co jest początkiem
drogi do etyki. Jest nim niewątpliwe doświadczenie winy. Winy jako uczestnictwa w złu. Kiedyś przyszła mi do głowy taka prosta myśl, że właśnie poprzez doświadczenie winy wkraczamy w świat moralności. Moralność ma jakieś znaczenie. Póki nie poczuwasz się do jakiejkolwiek winy, za nic nie jesteś winny. Niczego innym też nie winien w jakimś innym znaczeniu. Nie ma mowy o moralności, o życiu moralnym, o psychicznym życiu moralnym. Poznaj swoją winę. Wielki, spektakularny tekst Karola Jaspersa, Problem winy, to jest wielki wykład o winie prawnej, politycznej, moralnej i metafizycznej Niemców za zbrodnie nazistowskie. Próbował poruszyć świadomość Niemców w 1945-1946 roku, zaraz po upadku nazizmu. Próbował ich jakoś poruszyć, bo Niemcy mogłyby się zmienić, w końcu się musiały zmienić. Ich samoświadomość historyczno-moralna musiała się zmienić, na ile się zmieniła, nie wnikam w to, tylko przez to, że musieli uznać swoją winę. Tak samo człowiek postawiony przed sądem może uznać swoją winę i przeprosić. Przyjąć karę. Zbrodnia i kara Dostojewskiego tutaj też się nam przypomina. Nie ma innej drogi do powrotu, do wyzwolenia ze świata zła, uczynionego zła, jak doświadczenie winy, uznanie swojej winy. No i tutaj jeszcze raz przypominam Kołakowskiego. Czy diabeł może być zbawiony? Czy my możemy być zbawieni? Otóż to jest podobna wskazówka. My musimy uznać zło w sobie. Musimy się z tym pogodzić, że zło tkwi w nas. Zło jest w nas, nie w świecie. To my wprowadzamy zło w świat. To są mniej więcej słowa Kołakowskiego. Nie ma takiego dobra, którego nie potrafilibyśmy obrócić w zło. I przed tym musimy nauczyć się jakoś bronić. Główną tezą moich wykładów z filozofii zła jest to, co wyraziłbym następująco. Zło znamy lepiej niż dobro. Chociaż my się wypieramy tego zła. Ale jeżeli już żyjemy w świecie świadomości dobra i zła, to zło jest dolegliwe. Bardzo dolegliwe, bardzo boli. Ono się nie da wyprzeć. Doświadczenie własnego zła, własnego nałogu, własnej słabości, własnych krzywd wyrządzonych komuś, krzywd moich wyrządzonych komuś. To jest coś, co w naszej tożsamości towarzyszy nam do ostatnich chwil, aż po tę chwilę sądu ostatecznego, jak to Wittgenstein mówił, oceny własnego życia. Ostatni sąd wypowiadany, pomyślany na własnym. Zło znamy lepiej niż dobro, ale nie będziemy mogli go zrozumieć, jeśli nie zrozumiemy tego zła, w którym jesteśmy narażeni. To my musimy uwolnić się od zła. To jest nasze zadanie, ale czy my możemy uwolnić się od własnej natury? Znowu wracam do tego. Czy możemy wyrzec się siebie, swoich pragnień, Może przejściowo tak, może uda się to jakoś ucywilizować. Co
Co możemy na tej drodze osiągnąć? Jak to osiągnąć? I na koniec jeszcze to. Co możemy osiągnąć? Kilka takich rad, które w historii zostały jakoś zaznaczone jako pewne drogi życia, ale ujęto od strony negatywnej. Nie zabijaj, o ile nie jest to absolutnie konieczne. Nie zabijaj. Lewinas się przypomina. Nie zabijaj, ale nie zabijaj w każdej postaci, także tej ekologicznej. Dodaję, o ile nie jest to absolutnie konieczne, ponieważ czasem jest konieczne zabijać. Zabijamy zwierzęta, żeby żyć. Choć są tacy, którzy powiedzą, że to nie jest konieczne. Zabijamy na wojnę, żeby się bronić. Nie zaniedbuj siebie, swego rozwoju. Tutaj myślę też o czymś takim, że to zaniedbywanie siebie to też często polega na takim popuszczaniu sobie, co prowadzi do nałogów, nawyków, lenistwa i tak dalej, i tak dalej. Nie zaniedbuj siebie, uwolnij się od egoizmu. Nie żyjesz sam na świecie, nie jesteś sam. Uwolnij się od zawiści. Czy zazdrości. Zazdrość to taka siostra młodsza. Zawiści. Ale człowiek zazdrosny nie jest jeszcze zawistny. Zazdrosny też chciałby to mieć. Ale zawistny uważa, że ten, wobec kogo jest zawistny, który coś ma, temu się to nie należy. Albo to nic nie jest warte. Niepotrzebnie tym się pyszni. Uwolnij się od nienawiści. Nie krzywdź, nie szkódź. Tak? Nie bądź obojętnym na krzywdy innych. Nie unikaj sprzeciwu. Nie bądź obojętny na krzywdy innych. Nie unikaj sprzeciwu. W walce nie stosuj ani jednego ciosu ponad bojową konieczność. To jest cytat Scotta Bielskiego. Ani jednego ciosu ponad bojową konieczność. Nie znęcaj się. Pominąłem tutaj przed chwilą takie zderzenie dwóch koncepcji. Postawy wobec zła. Jedna taka właściwie europejska, zachodnioeuropejska, odziedziczona po kulturze rycerskiej. To jest postawa aktywna. Jeśli gdzieś pojawi się zło, to jest ważne. Zło dobrem zwyciężaj. Ale też na zło czasem można odpowiedzieć złe. Jest też druga postawa, postawa bierna. I nastaw drugi policzy. Jezus, Tolstoy, Gandhi, Martin Luther King. To jest ten bierny opór. Wyrzeczenie się aktywnego sprzeciwu. I coś, o czym kiedyś mówiłem, to już naprawdę ostatnia rzecz. Ten brak sprzeciwu w takiej czy innej formie, bo sprzeciw bierny to też jest jakiś sprzeciw, prowadzi do tego, że światem, to już się zdarzało, zawładnęli rozmaici autokraci. Są takie słynne słowa pastora Martina Niemöllera o postawach Niemców w czasie nazizmu. To jest dłuższa wypowiedź, ja tylko konkluzję z niej
tutaj zapisałem. Tam chodzi o to, że najpierw zabraniali tego, zabraniali tamtego. Ograniczali prawa różnych ludzi. Kiedy przyszli po socjalistów, milczały. Znowu milczały. Nie byłem socjalistą. Kiedy przyszli po związkowców, milczałem, bo nie byłem związkowcem. Kiedy przyszli po Żydów, milczałem, nie byłem Żydem. Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby zaprotestować. Zło i totalitaryzm. Ustrój totalitarny jest świątynią zła. Jest ogromnym, wielkim przyzwoleniem na zło. Macie Rosję. To jest przykład dzisiejszego totalitaryzmu, dzisiejszej dyktatury, dzisiejszego współczesnego ubezwłasnowolnienia własnego narodu. Naród nie jest w stanie się sprzeciwić. Trzeba być zawsze czujnym, czyli nas to nie dotyka. To przychodzi powoli, to pełza. Przy naszym zadowoleniu, że do nas jakoś nie dotyczy. Dotyczy. Ale reszta pozostaje. No i na tym skończył ten część. No i czas na pytania. No to ja mam takie pytanie. Na jednym z pierwszych wykładów powiedział Pan takie zdanie, nie jestem pewien, czy dokładnie zacytuję, że gdyby diabeł pojawił się na Ziemi, to przybrałby postać profesora etyki. Co to znaczy? Znaczy, no tak, ale chodzi też o to, że... czy nie jest czasem tak, że... zajmowanie się etyką może być czasem niewłaściwą rzeczą do robienia, tak? Czyli może być w jakiś sposób niemoralny. No bo tak jak już tam Pan mówił, że czy w ogóle etyka nam coś daje, czy może natura ludzka jest tak zepsuta, że już nic nie możemy z tym zrobić? To nie jest tak, że każdy etyk jest najlepszym z ludzi. Że wiedza o tym, co jest dobre, co jest powinne, usprawnia ludzką wolę. Nie, bo wola to jest coś swoistego w człowieku. Wola i rozum to nie jest to samo. Cały czas mówię, że wola jest, może być posłuszna rozumowi, ale rozum może też błądzić. O tym zapominamy, że rozum, etyka też może błądzić. Ale od tego diabła Panu chodzi. Ja to powiedziałem w takim kontekście i taka była intencja chyba tego niemieckiego filozofa, że najlepiej jest, kiedy zasady moralne są proste, sprawdzone, niekwestionowalne. Kiedy mamy pewność moralną. A pewność moralna osadzona jest na tradycji. Na mądrościach, które wiele razy przechodziły test słuszności. I teraz robota etyka, czy metaetyka, ponieważ ona jest robotą racjonalną, to zaczyna się od pytania o słuszność. Tam pojawia się pytanie, ale dlaczego? Tak? To jest to pytanie, które ja nam stawiam na początek egzaminu. Dlaczego powinienem raczej coś niż nic, bo może nic nie powinienem? Dlaczego? Why should I be moral? Powiada jeden z etyków angielskich. Dlaczego powinienem być moralny? Bo może nie. I to wydaje się dla tych, którzy utożsamiają etykę z posłuszeństwem, z autorytatywnością,
razem to biorąc, z posłuszeństwem autorytetowi, to wydaje się robotą diabła. Diabelską robotą. Ale wolno nam stawiać takie sytuacje. Bo możemy po raz kolejny dojść do tych samych odpowiedzi, które były kwestionowane. Mam tu na myśli pewnego księdza, profesora, wielką umysłowość. Księdza profesora Stycznia to przyjaciel Karola Wojtyły. Po ostatniej chwili jego życia, który zajął się metaetyką, który stawiał te pytania, podjął te pytania, a jednocześnie znalazł odpowiedź w etyce taką, która jego religijności odpowiadała. Człowiek swoim rozumem może dojść do takiej samej odpowiedzi, jaka udzielona mu została w autorytecie objawienia. Twórczość, to jest bardzo bogata twórczość, kilka tomów twórczości księdza Stycznia wydano. Ta twórczość na to wskazuje. Dla człowieka wierzącego używanie rozumu nie jest obrazem Boga. A jeśli używasz rozumu, jeśli pytasz dlaczego, jeśli pytasz radykalnie, jeśli wracasz do korzeni, no tak bym to skomentował. Ja mam takie pytanie, przeczytałem takie zdanie Władysława Tchórzewskiego. On się odnosi do książki Etyka, reinterpretacje. Chwilek chyba napisał tę książkę. Tak. I chodzi o to, że tam jest taka teza, że etyka powinna jakby wrócić do, jakby odnieść się do pytania podstawowego, jak żyć. To jest podstawowe pytanie etyki. Czy uważa pan, że w ogóle etyka może na takie pytanie odpowiedzieć? Czy jest w ogóle ta możliwość, żeby tak jakby globalnie odpowiedzieć na pytanie, jak żyć? Czy to nie przekracza granicy? Jak żyć? Na to pytanie to musi sobie każdy sam odpowiedzieć. A etyka jest zbiorem modelowych odpowiedzi. Modelowych, czyli pewnych ścieżek wyznaczonych celem życia. Czyli to niekoniecznie życie musi mieć jeden cel. Możemy obrać w życiu sobie cele, które się nie wykluczają. To byłby warunek takiej sensowności życia, tak? Niekoniecznie jeden, ale może być wiele celów, ale one się nie muszą, nie mogą, nie powinny się wykluczać. Chociaż one często pozostają w konflikcie. Spełnienie się w życiu rodzinnym, macierzyńskim czy ojcowskim, ono ogranicza nasze inne cele, tak? Zawodowe, powiedzmy. Tych konfliktów jest mnóstwo. No, sztuka życia polega na moderowaniu, na harmonizowaniu, tak, różnych celów. No więc, ale ostatecznie to jest tak jak u profesora Tadeusza Czyżowskiego. Ja tam to czytałem. Życie jest zadaniem. I trzeba dla swojego życia, takiego, w jakim jesteśmy osadzeni, w jego potencjale, znaleźć rozwiązanie, najlepsze rozwiązanie. Rozwiązanie jest, w jaki sposób życia jest najlepszy z możliwych dla nas, dla mnie, dla kogoś innego i innego. Każdy musi swoje zadanie rozwiązać. Jesteście młodzi, życie przed wami. A ja się zastanawiam, czy to był dobry wybór,
to czy tamto. Całe życie. I ten Wittgenstein już dzisiaj przypomniany. Sąd ostateczny. Ostatnia ocena, autoocena. Ocena swojego życia. Sąd ostateczny. Już nigdy więcej nie wypowie się, nie pomyśli o swoim życiu. Umieranie, zbliżanie się do umierania, to jest jakiś proces. Polega na tym, też między innymi, nie tylko na trosce o podtrzymanie zdrowia, ale też na ciągłym ocenianiu własnego życia, własnych postępowań. Tam jest sporo zła i sporo dobra zapewne. Czego więcej? Coś ostatnio czytałem takiego, gdzie ktoś mówił bardzo dużo zła w moim życiu. A to postać szanowana publicznie. Bardzo dużo zła. Rzecz nie w tym, żeby zła uniknąć totalnie w swoim życiu, bo to się nie da. Ale żeby ograniczyć, a jak już się zdarzyło, żeby je naprawić. Jakoś tak jest, to zauważyłem, że w takich pożegnalnych wystąpieniach skierowanych do ludzi, do bliskich, do czytelników czasem przed śmiercią, ludzie przepraszają za zło, które uczynili. Bo co dobrego uczynili, to pozostaje w ludzkiej pamięci też. Ale czują, że to zło, świadomość własnego zła, to skwiera. Więc to jest ja mam takie pytanie, takie problematyczne, jakie jest Pana zdanie na ten temat. Czy według Pana, czy w refleksji moralnej powinniśmy bardziej stawiać na intencje kogoś, czy na skutki? Czyli, że jeżeli ja na przykład mam złe intencje, a przypadkowo uczynię dobrze, a ktoś ma złe intencje, ktoś ma swoje intencje, a uczyni dobrze, a ktoś miał dobre intencje, a będą złe skutki, to według Pana, co ma większą moralność, co ma wyższą wartość etyczną? Czy powinniśmy bardziej sobie na intencje, czy na skutki działania? To jest ciekawe pytanie. No i właśnie znowu, historia etyki jest historią refleksji także na ten temat. W etyce intencji oczywiście powiada się, że intencje są słuszne, tak? Są... No, wartość moralną człowieka znaczy. W etykach konsekwencjalistycznych jest odwrotnie. To czyn właśnie. To skutki. Czyn wraz ze swoimi skutkami, suma. Tego dobra, które zostało uczynione, coś znaczy. Jest tutaj znacząca moralnie. No jest taka też pośrednia droga. Zgodność czynu z normą i z wiedzy. Ale tu się zakłada intencję, że intencją czynu było postępowanie zgodne z normą. Czyli intencja i takie myślenie deontologiczne, jak to się nazywa, one idą w parze. No ja jestem konsekwencjalistą. To znaczy sądzę, że ważne jest to obiektywne dobro, które powstaje w świecie, nawet jeśli subiektywnie nie ma ono dobrego ziarna. No, ale skoro taką metaforą to posłudziłem, to trzeba by powiedzieć, że ze złego ziarna nigdy nic dobrego nie wyrośnie. Ale tak nie jest. Tak nie jest. Jest też takie powiedzenie, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. No i pewnie coś odwrotnego właśnie. Można by powiedzieć, że ze złych intencji nic dobrego nie może wyrosnąć. Tak nie musi być, ale oba powiedzenia mają za sobą pewną pulę doświadczenia.
jakoś tam doświadczenie jedno i drugie potwierdza, z czego by wynikało, że możliwa jest poprawna i jedna, i druga odpowiedź. Że to wszystko zależy od okoliczności. No wyobrażam sobie, bo przede wszystkim zakładam, że z dobrych intencji wyrastają dobre czyny. Ale z dobrych intencji, wskutek błędów rozeznania, tak, okoliczności, w których czyn jest wykonywany, rodzą się złe skutki. A jeśli czyn jest zły, ale konsekwencje tego czynu są dobre, to tak ogólnie było to dobry czy zły? No, obiektywnie dobre. No, jak na przykład zaoficjalnego mordercę, no zabicie jego słaby pomysł, ale potem nie będzie nikogo zabijał, czyli w rezultacie chyba zabijanie sobie. Był ten słynny spór, w którym Kant uczestniczył, kłamstwo, tak? Kłamstwo, które w intencji ma uratować uciekającego przed mordercą. Czyli jest intencja, dobra intencja, czyn zły, bo kłamstwo jest złe, i skutki, no Kant mówi, skutki są niewiadome. Ale powiedzmy, że skutki będą, bo te skutki rzeczywiście mogą być dobre i złe. Może być tak, że moje kłamstwo uratuje kogoś, a może być tak, że to kłamstwo wskutek mojego ograniczonej mojej wiedzy o tym, co może zdarzyć się dalej, że to kłamstwo akurat przyczyniło się do tego, że morderca, potencjalny morderca, zaktualizował swój plan, dopadł tego, którego chciał zabić i zabił. Dlatego Kant powiada, trzymajmy się deontologii, czyli obowiązku, a skutki pozostawmy Bogu, to Max Weber to dał. A w skutki pozostawmy. Może takie jedno pytanie. Jeżeli ksiądz ma zakaz mówienia, co usłyszał w konfesjonale, a usłyszałby na przykład, że ta osoba, która się spowiada, że idzie kogoś zabić, to wtedy powinien zgłosić to do odpowiednich organów, czy nie, jeżeli ma obowiązek? Nie trzeba być księdzem, można być psychoterapeutą. Psychoterapeuta też ma obowiązek zachowania tajemnicy. Psychoterapeuci właśnie w takich przypadkach muszą kogoś powiadomić, a z księdzami to jest inaczej, bo to jest religia. Ja prawa kanonicznego na tyle nie znam. No, podobno w ogóle nie można. Nawet jak ktoś powie, że będzie zabijał, to są no to mamy rozstrzygnięte. Mi się też tak wydaje, że w ogóle nie. Ale myślę, że są. Znam pewnego księdza, który jest zwolennikiem takiej etyki zasad, ale z wyjątkami. Czasem są wyjątkowe sytuacje, w których odstąpienie od zasady jest słuszne. No nie wiem, czy on by to odniósł do prawa kanonicznego, natomiast w etyce tak. Tenże ksiądz, tu nie podam nazwiska, bo to bardzo znana postać w świecie etyki i księży. Kiedyś miał się wypowiedzieć, został poproszony o taką wypowiedź, on i wielu innych, ja też, co byśmy powiedzieli, gdyby dwie lesbijki chciały zaadoptować dziecko chore. Nikt tego dziecka nie chce, bo chore, poskażone. Taki jest ten kazus, tak? Nikt nie chce. Czy lesbijki powinny wychowywać dzieci?
Dlaczego? A dlaczego? Czy my byśmy byli urzędnikami, czy sędziami? A przynajmniej moralnie, żebyśmy na to... Nie trzeba, one nie musiałyby adoptować. Proszę? One nie musiałyby adoptować, jakby one są w stanie... No tak, adoptować, tak, tak. Oczywiście chodzi o adopcję. No ale jakby... To była dyskusja, która toczyła się 15 lat temu na pewnej konferencji. I proszę Państwa, w tej dyskusji uczestniczyło chyba 7 profesorów etyki, ale najbardziej zdumiewające zdanie wygłosił ksiądz profesor, który powiada, jeżeli nie jesteśmy w stanie, przepraszam, jeżeli nikt nie chce tego dziecka wziąć do adopcji, w opiekę, wyleczyć go, to dla dobra tego dziecka niechby to nawet była adopcja, dwóch lesbijek, na zasadzie wyjątku, na zasadzie wyjątku. Dobro, no to jest konsekwencjalistyczne myślenie. Dobro, które z tego płynie. Nie wiem, o co pani chodzi. Jaką rolę orientacja odgrywa w adopcji? Proszę. Chodzi o to, że dlaczego w ogóle to, że one są lesbijkami, jest jakimkolwiek czynnikiem decydującym? No to było 15 lat temu. 15 lat temu. Musicie odróżnić. System prawny. I ja mam wątpliwości, nie znam prawa adopcyjnego w tej chwili, czy którykolwiek sąd zezwoliłby na adopcję przez dwie lesbijki. Nie ma u nas zgody prawnej na małżeństwa jednopłciowe. No nie ma. To, że się to nam moralnie może nie podobać, to jest inna sprawa. A zresztą zdania mogą być podzielone. Nie chcę tutaj prowokować dyskusji w tej sprawie. Tak? Zdania mogą być podzielone. Ja Państwu daję tylko przykład tego, że nawet w środowisku, powiedzmy księży, zdarzają się tacy, którzy uważają, że od pewnych zasad możliwe są wyjątki. Choć to środowisko, generalnie środowisko religijne, kojarzone bywa z absolutyzmem moralnym. Jeżeli jakaś zasada obowiązuje, to obowiązuje absolutnie, bezwzględnie. Ale może pani chciała coś innego powiedzieć, co nie dotarło do mnie. Coś jeszcze? Może jeszcze ostatnie takie pytanie, już zostały dwie minuty. Czy jest jakaś dziedzina, nie wiem, czy życia człowieka, czy no, jakiś obszar taki, w którym etyka nie dotyczy, czy etyka dotyczy każdego obszaru? Jest. Powinna, że tak powiem, się sprawdzić w każdym obszarze życia człowieka. Z jednej strony mamy panmoralizm, który wskazuje na to, że wszystko może stać się problemem moralnym. A z drugiej strony staramy się jednak rozgraniczyć pewne rzeczy. No i to idzie czasem tak daleko, że mówimy sport i polityka powinny być rozdzielone. Sport i moralność powinny być rozdzielone. Polityka i moralność powinny być rozdzielone. Sztuka i moralność powinny być dyferentne wobec siebie. To są skrajności. Sztuka dla sztuki było kiedyś takie hasło, prawda? Nieważne, jakie treści moralne sztuka nosi w sobie. To są artyści, to im to wszystko wolno, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Znowu uważam, że trudno jest zbudować ogólny schemat taki, że
Wszystko ma znaczenie moralne. Są pewne obszary ludzkiej działalności, które nie podlegają ocenie moralnej. Jeśli działalność sama nie podlega, to skutki potem mogą po czasie podlegać ocenie moralnej, jeśli są przewidywalne. No to jest problem. Zabijmy, bo wyobrażam sobie rozmaite obszary życia, które no z trudem podlegają, ale obawiam się temu rozdzieleniu, ale obawiam się o manipulację, gdzie się specjalnie wyłącza kwestie moralne z działalności praktycznej. No to tyle.